Kurwa mać. Nie skończy się jak z Belgią? Nie. Nie rób tego, bo gdzieś tam, wiesz, czasami tak po prostu ktoś, kto ma taki nawyk, może to zrobić. Uczulam na takie coś, żeby tego nie zrobić, by piłka gdzieś tam do przodu kierowana, żeby nie stwarzać zagrożenia, okej? Okay? Może tam już mamy, myślę, że tutaj nic się nie może stać. Misiek jeszcze jedno strzeli i... Ale musimy grać, żeby się nic nie stało, to musimy grać. Obniżaj, cały czas. O kurwa. Ścinaj. O legalny, może się faluje. Dobre. Brawo, Kasperku. Brawo. Drugi raz, panowie, tak nie może być, jak tutaj było. Dobrze, by tak grał. Może grać. Misiek jeszcze jedno strzeli, ale musimy grać. Szeroko. Kurwa!
fajne, to będzie. Dzięki Gosel, że mi to siemano! Poczuł moje ręce i nic więcej, co ci powiem. Jajajaj! Nie pierdol, wygraliśmy. Udało się wygrać. I to tak, można powiedzieć, że w miarę spokojnie, bo wprawdzie doszło do wyrównania na samym początku drugiej połowy, na co pan uczulał w przerwie swoich zawodników. Ale później dwie bramki już tak jakby ustawiły do końca ten mecz. No i 3-1, 3 gole i 3 punkty wywiezione z Pilik, tak, gdzie grają rezerwy Bielskiego Tura. Dokładnie. Najważniejsze jest zwycięstwo, to że wygraliśmy mecz obydwu drużyn, gdzie wygrała drużyna po prostu. Można krótko to skomentować, po prostu wygrała ta drużyna, która była skuteczniejsza. W pierwszej połowie Tur miał swoje okazje, nie wykorzystał. Stare powiedzenie mówi, że niewykorzystane sytuacje lubią się zemścić. My wykorzystaliśmy swoje sytuacje, które mieliśmy. Piliki tego nie zrobił, Tur drugi tego nie zrobił. I wygraliśmy, wydaje mi się, zasłużeniem.